ostatnich 5 dniach, kurczę, non stop była taka pochmurna pogoda, padało. No czekałem na dzisiejszy dzień, żeby się wyrwać, troszeczkę zaspałem. Jest 6:40 rano, chciałem wstać o 6 rano i pokazać wam budwę z góry. Także już pędzę na Stare Miasto. A tu mieszkamy na 7 piętrze. Możecie zobaczyć, że budwa się bardzo buduje. Tutaj, tutaj, tam. A za mną ogromna, gdzieś 20-metrowa flaga Czarnogóry. Jest 21 maja obchodzony Dzień Niepodległości tego kraju. No i już od wczoraj, przedwczoraj auta jeździły, trąbiły z flagami Czarnogóry. Są 2 dni wolne od pracy. Piątek, sobota, 21 są wolne od pracy. No i wszędzie właśnie można zobaczyć symbole Czarnogóry, ich flagę. Piękna pogoda, cisza, spokój. Miasto budzi się dopiero do życia. Uwijają się osoby sprzątające, wany dowożące dostawy, chociaż jest Dzień Niepodległości i sklepy są pozamykane. Poza restauracjami, jak zobaczycie tutaj, już pracują kelnerzy oraz poza piekarniami, które również są w ten dzień otwarte. Przemierzając poranną Czarnogórę, warto znać słowo dobry dan, co znaczy dobry dzień. Dobry jutro, jak się nie mylę, znaczy dzień dobry rano do 10, dobry dan po 10. O, a tutaj jest restauracja Hong Kong, która ma absolutnie paskudne chińskie żarcie. Unikajcie jej, jak będziecie w Czarnogórze w budwie. No dobra, to co? Musimy się gdzieś rozłożyć. Lądujemy. Bardzo chciałem zrobić te ujęcia. Bardzo mi się podobały zawsze drony w najróżniejszych filmach podróżniczych i po prostu zapragnąłem mieć swojego. A też w branży filmowej myślę, że to już jest taki naturalny krok, żeby go mieć. Tutaj komuś przeszkadzało, że drzewo jest spalone w środku, więc wlali jakiś kawał wielki betonu, ale mimo że drzewo jest w środku wypalone, to naokoło wciąż żyje, więc to wypalenie wcale mu aż tak nie szkodzi. Nauczyłem się tego od Akademii Drzewacza. Pozdrawiam. O wow, zobaczcie jaki kwiat. Ale mega. Ciekawe co to za kwiat. Sztuczny. Sztuczny, dobra, nieważne. Bardzo mnie zastanawiało, czy Stare Miasto Budwy jest zamieszkałe. No bo zobaczcie, tutaj budynki są całkiem wysokie, tam na górze są pozamykane okiennice. Stare Miasto Budwy nie do końca jest zamieszkałe. Dolne części są bardziej zaadoptowane pod sklepy, pod niektóre małe mieszkanka, natomiast górne części są wynajmowane w sezonie turystom, ponieważ jak robi się tutaj plus 30 i w górę, wtedy można tutaj bez problemu mieszkać. Poniżej tej temperatury, no może nie jakoś minimalnie, ale tak drastycznie, zima, wiosna, jesień, te kamienie nie utrzymują po prostu ciepła. Jest tutaj bardzo, bardzo zimno i jest to po prostu bardzo nieprzyjemne. Ale jak sobie z tym problemem niektóre osoby radzą, no to zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo klimatyzatorów. Wystają wszędzie w mieszkaniach, strasznie szpecą, ale no dają tą praktyczność, że jednak możesz tutaj sobie pomieszkać. No Czarnogóra zdecydowanie tych klimatyzatorów ma bardzo dużo. Tutaj spójrzcie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Praktycznie co mieszkanie jest, aby umożliwić mieszkanie na Starym Mieście. Stare Miasto, jak wiadomo, jest zawsze tym największym punktem przyciągającym turystów w danym mieście. No i tutaj rzeczywiście ceny idą w górę. No jest to dosyć takie logiczne, tak? Im bardziej odchodzisz od Starego Miasta, od linii brzegowej, tym ceny spadają. Po naszych podróżach, po tym co słyszeliśmy, Stare Miasto nawet w budwie to ceny polskie. Myślę, że Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków,
Zakopane, to myślę, że to są właśnie takie mniej więcej ceny. Przykładowo za posiłek zapłacicie tutaj, no za taki w miarę solidny posiłek, gdzie rzeczywiście jedna się osoba naje do tego sok lub piwo, zapłacicie około 7-8 euro. Oczywiście są knajpy, gdzie wywalicie 20 i 30 euro na osobę, to nie problem. Natomiast gdzieś możecie już tak mniej więcej policzyć. 7-8 euro za posiłek na Starym Mieście, do tego jakiś drineczek, zadyszkę, myślę, że jeszcze jakaś kaweczka. No to co? Ja za bardzo nie znam Polski, polskich cen. Myślicie, że mam rację? Dajcie znać w komentarzach. Z takim mniej więcej przelicznikiem. Polska turystyka, te kluczowe punkty versus ceny na Starym Mieście w Budwie. Sam jestem ciekaw. Tylko pozytywna energia. Only positive vibes. I taką staramy się właśnie otrzymywać i dawać na tej wyprawie. O, co tam się dzieje? Zawstydziłeś się i sobie poszedł. Taki sam jak poprzedni, pewnie po jednym ojcu. Tak się przechadzam tą poranną porą po tych uliczkach i powiem wam, że no troszeczkę się gubię. Mimo że miasto z góry czy z daleka wydaje się nie takie duże, to tutaj jednak jest co oglądać. Ja nigdy nie byłem w Chorwacji czy we Włoszech, gdzie mogłem zwiedzać właśnie takie malutkie stare miasta. W Polsce za bardzo starych miast też nie widziałem, co no może trochę wstyd. Pewnie to nadrobimy z Natalią. Natomiast tu idzie się zgubić. Jest naprawdę fajnie, klimatycznie. Te białe okiennice, te wentylatory. Te kamienie, które na przykład rzucone są tutaj, wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś tam bardzo historyczny kamyczek, który został. Drzewa figowe, no po prostu super. Ale przechadzając się po tych staromiejskich uliczkach, może zagłębimy się troszeczkę w historię tego miejsca, taką wiecie. Podam ją w takiej małej, przystępnej do połknięcia pigułce. Już w IV wieku przed naszą erą pojawiły się pierwsze zapiski o osadzie w tym miejscu. 300 lat później rejony te przejęli Rzymianie. Imperium Rzymskie się rozpadło, a Butua, bo tak brzmiała pierwsza nazwa Budwy, przechodziła rozkwit. Teraz przeskakujemy aż do roku 1422, kiedy to Budua trafia w ręce Wenecjan, co by tłumaczyło późniejsze liczne pizzerie. 200 lat później miasto zostaje bardzo mocno zniszczone przez trzęsienie ziemi. Budua została odbudowana i ufortyfikowana, by odpierać ataki Turków przez kolejne kilkaset lat. Dopiero w 1797 roku pojawiają się pierwsze informacje o mieście Budwa, które wielokrotnie zostaje przejmowane przez różne wojska oraz wcielone finalnie do Jugosławii. W roku 1979 na Bałkanach wystąpiło kolejne bardzo silne trzęsienie ziemi, które poważnie uszkodziło miasto. Ponownie zostało ono odbudowane i dziś nie widać po tamtym trzęsieniu ziemi śladu. Historia Budwy i całej Czarnogóry jest bardzo burzliwa. Tak docieramy do 21 maja 2006 roku, gdy ponad 55% mieszkańców zagłosowało za tym, aby Czarnogóra odłączyła się od Serbii. No jest to historia w bardzo, bardzo dużym skrócie. A dziś Budwa jest jednym z najbardziej rozwiniętych miast Czarnogóry i zarazem centrum turystycznym tego kraju. Świetna lokacja na tak zwanej Rywierze Budwijskiej przyciąga rzesze turystów. Piękne widoki na Adriatyk oraz krótki dystans do innych pięknych miast wybrzeża to ogromny atut tego miasta. Było wystarczająco w skrócie? No to wracajmy na Stare Miasto. Ta roślina to ma instynkt przetrwania. Spójrzcie, mieszka na takim cieniutkim paseczku. Ni to parapet, ni to doniczka. Ruch na ulicach się wzmaga, troszeczkę się stresuje. Ja naprawdę mam czasem ogromne problemy z vlogowaniem, zwłaszcza po tak dużej przerwie. Korzystając jeszcze z tego, że miasto jeszcze dosypia, ciekawostka finansowa. My korzystamy na terenie Czarnogóry z karty Revolut. To nie jest reklama. Revolut przydaje się tutaj naprawdę nam bardzo dobrze. Jest sporo bankomatów. Niektóre chargują 5 euro cały czas za wypłaty, a niektóre tylko od poniedziałku do piątku nie mają tej opłaty, a w weekendy mają. W przypadku karty Revoluta jest to ta druga opcja. Dzisiaj jest piąteczek. Zobaczymy. Bank CBK, CKB Banka. Okay.
I zobaczymy, co pokaże nam bankomat. Czy na Starym Mieście możemy wypłacić kasę z prowizją, czy nie? Wybór języków jak najbardziej spory. Wybieramy angielski. Wyciągamy kasiorę. Powiedzmy, że 100 eurasów. Kurczę, trochę wtopiłem, wiecie co? Bo ja nie chciałem wypłacać tych pieniędzy. Chciałem wam pokazać, że generalnie... są opłaty, jak to się wyświetla. Dlaczego nie chciałem wypłacać? Ponieważ my już przekroczyliśmy te 200 euro tam wypłat w skali miesiąca i teraz już mamy 2% prowizję. Także trochę wtopiłem, ale czego nie robi się dla vloga. W innych bankomatach, w innych bankach często będą dwie informacje. Jedna od razu wam powie, że musicie zapłacić 5 euro prowizji, a druga, jeżeli znacie angielski, to szybko mniej więcej wam wyjaśnię, że po lewej stronie jest napisane, że zgadzasz się na nieprzewalutowanie, co w przypadku karty Revolut jest rewelacyjne, bo tak naprawdę kurs na Revolucie jest dużo lepszy niż kurs bankowy, a po prawej jest, że zgadzasz się na niekorzystne przewalutowanie, które oferuje bank. I prawdopodobnie nie mając karty Revolut, mając inne karty, będziecie na tym bardziej niekorzystnym przewalutowaniu. Zapuszczając się już poza mury Starego Miasta, możemy zobaczyć plaże usłane leżakami, hotelami. Tutaj panowie przekopują plażę. I jak już jesteśmy przy plaży, to tutaj na odcinku Budwy ta plaża jest dosyć kamienista, żwirowa. Raczej taka... no nie do końca przyjemna. No jak położysz kocyk, jest ok. Ja już powoli zmykam, bo generalnie zostawiłem Natalię bez śniadania, sam nic nie jadłem. Chyba czas wracać do domu. Tym bardziej, że dzisiaj była moja kolej na gotowanie. O, będzie bójka na ośce. Wszechobecne wentylatory. Już pod koniec zapuszczam się troszeczkę bardziej boczne uliczki. Jest to pewnie taki tył dla restauracji, bo tutaj jest napisane kuchnia, butle z gazem, śmieci, ale i tak gdzieś tam są te uporządkowane, te tyły alei, żeby jednak gdzieś to fajnie to wyglądało. O, tu jeszcze nie byłem. No tutaj tak, zdecydowanie to chyba jest punkt toalet. Z reguły płatne 50 centów. Jakieś puby. No dobrze, opuszczamy już Czarne Miasto, Stare Miasto. Dobiega godzina 8:30, wszystko już się zaczyna otwierać. Panowie tutaj już oferują mi rejsy fotograficzne, krótkie wyprawy na podobno Hawaje Budwy, czyli tamta wyspa w oddali. Ale słyszeliśmy, że jest nudna, jest to dobra wyspa dla plażowiczów. Ja kończę swój spacer, jako freelancer mogłem sobie na to pozwolić. Natalia ma normalną pracę, więc musiała zostać w pokoju. Także serdecznie ją pozdrawiam. Pozdrawiam również was. I żegnając się czarnogórskim, widymy się w następnym.